zobaczymy, co wy teraz pokażecie. Proszę, Kasiu. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy to może być? Założę to wiesz. Tak, tak. Ale mi się nie zmieni. No na jedno, na jedno. Thank you.
cienią zawsze myśl o latach, tak starych jak te kamienice. I sienią korku przechodzę z tobą, że pełne kasztanu kupimy. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to mam to miasto zmęczone jak ja. Że ustali kobiety swoje, gdzie wiosna spali do obcych dniem żałoby w związku ze śmiercią tragicznie pobitego Michała Łezka. Jak wygląda kasa egzaminacyjna na prawo jazdy? Tak, ja chciałem się zapytać, czy już mamy odpowiadać. A ja chciałem powiedzieć, mamy kasę. A tak wygląda długopis. Dostałem sukawi, bo tutaj ma taką. Należy wziąć w półko prawdziwą odpowiedź. To już mamy kasę. Tak? Maciek, pozdrów mamę i tatę. Chciałem pozdrowić mamę, tatę. Właśnie zdajemy na prawo jazdy, mamo. Siostry, bo siostry nie mam. Bo ja pozdrawiam, ojej. Chomika jeszcze chciałem. To pozdrów mojego brata. Możesz mieć. Jego brata chciałem pozdrowić i jego mamę i... Patrzcie, jesteśmy w telewizji. Cześć, mamo. Ja jestem incognito, to ja nie wiem.
pierwszy rocznik, czy może zatankować do tego? Proszę o Właśnie. Ja bym zauważył, że będzie 7, 4, 9. Tak? Właśnie.
Ja będę tego koniu. Który pojazd ma pierwszeństwo? A. Odpowiedź A. Ósmanka. Odpowiedź B. Tramwaj. Tramwaj. Może odpowiedź C. Pojazd oznaczony numerem 2. A co to jest? Skończyła się część teoretyczna. Po krótkiej przerwie dojdzie część praktyczna. Thank you.
na śniadanko z chlebkiem i z musztardą, wiesz? Wypalimy sobie, ty mamusi króliczku, ty. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, palenie papierosów. Nie znam, czy to by się nie spodobało. A na lajkę to wam rodzili ci palić? No bronię mi trzaskać drzwiami, używać brzydkich słów, ale palić to mu nie znamy. Ty, w każdym razie musimy znaleźć takie miejsce, gdzie będziemy sobie mogli spokojnie popykać. Tutaj bym szukał. Boli się? Nie. No tutaj sobie popykamy. W razie czego to wynika. O, to świetny pomysł. A masz ogień? Nie mam zapałek. Jak my zapalimy tego papierosa? A może do kogoś pójdziemy i powiemy, żeby dał nam odpalić? Czyś ty na głowę upadł? Albo jeszcze niżej? Mój tata zawsze tak robi. A gdzie ja jestem podany do twojego taty? A całe szczęście bym głupio wyglądał. Ty, a może niech on skoczy do kuchni? Tam powinny być zapałki. A mógłbyś mu to od razu uderzyć. Lepiej umówić, to delikatnie. Ty, tej głupia dziadka! Wchodź do kuchni, tam przed śniadaniem nie ma nikogo. Czy nie zabawy, tylko żeby ci ten kierownik nie widział. To idę. Idź. A dlaczego ja? No bo ty jesteś najodważniejszy. Tak, jesteś tak odważny jak Stefek Butrwa. Szef bandy pozwól, pani moje. To idę. Ale to nie go melepeta. Tak, nie ma tu kurta. Ale ważne, że ambitna melepeta. Na pewno przyniesie zapałkę. Tak, albo gówna. No nie pójdę. Daj nie iść, prym apryli. Mam zapałki. To zapala. No. Chodźmy. Pańska żona z
tak mamy całą paczkę po. Patrzcie, będziecie pisać listy do rodziców o tym, że palicie. Hurra, wolno pisać! Andrzej, pójdź on dalej, może zniesie drugie! Tu ziom, tu ziom, tu ziom!
Spróchniały ząb Cezara, reportaż Edwarda Kowadło. 9.84. Czar kar. Program z cyklu. Jak to miło w więzieniu małżeńskim bywa. O 10.01. Filmik karny. Wyjcowo 97. Gwizdy z Teksasu. 10.24. Szansa na sukę. Program dla psów policyjnych. O 10.45. Zasuwanie zakładów Totolotka. 11.30. Hania radzi poradę dla nowożeństw. O 12.57 wiadome rości, a w nich nareszcie koncepcja na rozwikłanie odwiecznego problemu rolników. Siać czy orać? 13.48. Disco relax. Koncert szazy i biktyca. O 14.20 sport. Rzut w przód i dysk w pysk. Godzina 15. On i ona. Serial brazylijsko-wenezuelski. Odcinek 1286. Seria trzecia. O 17.22 sprintowa niedziela. 17.49. Randka w ciasto. Jacek klawy walec przyciska. O 19.00 wilczurenka. Smurfy, a po nich strażak sam. Godzina 20.00 film tylko dla dorosłych. Usta Zenona. O 21.30 kichać i być kichanym. Program dla kichających inaczej. Godzina 22.20. Program publicystyczny. List o gośce dajmy. O 23.40 MDM, czyli manna do materaca. Tal 3. Godzina 24.00. Horror pod tytułem Pani Zosia ma problem. Wałki czy trwała? O 25.40 jutrzejszy program. Miast. 1.15 debaty. Hitler kontra Bonaparte. Dziękujemy za wysłuchanie programu.
telewizji od razu. Witamy ponownie u nas, a teraz 19 bajki. O selerze. Mama bierze, ja selerze. O groszku. Groszku wymieniony. O cioci. Cioci się stało? O ubo. Ubożni. O cygarach. Józek, cygary umyte? O Jeryku. Jeryko, aż miło patrzę. O ananasie. Ananas trzeba wypieść. O Magdzie. Magdzie i nie ma z kim. O panterze. Pantera wysiada? O basenie. O basenie poradzimy. O potomku. Potomku ślad zaginą. I pytanko, dlaczego skarpetka nie może mieć dzieci? Bo świścia mają. A teraz 19.30. Zapraszamy na teatr telewizji Kamieniczanka pod tytułem Dziary. Zapraszamy. Karem tak srogą, ludzie zwolnić z niego mogą i zwolnić z piekielnej jamy, której jesteście tak blisko. Dwa zaginamy przez żywot nasz przechodnik. Mówcie, komu czego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie. Hej, kruki, sowy żarłoki, puśćcie mnie, choć na dwa kroki. Już straż na północ przybywa, ach, jakaś postać straszliwa. Wszelki duch, jakaś potwora, czyżby widmo profesora? Patrzcie, patrzcie, jakie lice. W gębie dym i błyskawice, jak kość na polu pobladły. Oczy na głowę wysiadły, włos rozczochrany na czele, na grzbiecie jakiejś łachmany kupiony na kilogramy. Nie, u ruskich na bazarze, całe spojrzenie wraże, a w ręku dziennik spalony. Tak, to welfer potępiony. Dzieci, nie znacie mnie? Dzieci! Przez to moje... A cóż mi winy przebaczy? A cóż mi do komu zraczy? Szarpie mnie żałośne cacko. A, tuż będzie mój obrońca. Nie masz męką końca. Szarpie go żałośne cacko. A, kto będzie mu obrońca? Nie masz męką końca. Czego potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę nieba? Czy o poświęcone goty? Jest dostatkiem mleka, chleba? Są owoce i jagody? Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba? Nie proszę o jedzenie, lecz win moich przebaczenie. Mam niestety wyrok taki, odejście przeklęte ptaki, że dopóty w ciele muszę potępioną uczyć duszę, to piekielne pędzi życie, póki mi nie przebaczycie. Teraz prosisz przebaczenia? Gdzie twarz żyłka do gnębienia? Ty szczycisz mi cierpnie skóra, gdy przypomni się matura. Kiedy wspomnę o placówkach, to nie zamka Stasia Górska. A przez te twoje sprawdziany jeszcze jestem potem celany. Czy pamiętasz z was, który jaki dawał nam lektury? Norwid, Herbert, Orzeszkowa. Cudne, wypełnione zwajowo. A przypomnij, jeśli łaska, bo z nas każdy o tym wie. Ucznią, pamiętniki paska. Sobie, Anastazja. Oj, niedobrze, Ola Boga. Zamknięta do nieba droga. Tak, to duchu stary. Przeszkadzały ci bagary. Pamiętacie, bracia mili, jak rodzice tłumaczyli? Byle sprawka, byle błaha. Rodzic już do szkoły macha. Potem wraca, rózgę bierze i zbiwe miejsce pierze. A dyżury zapomniałeś? Jak koszkami nas ganiałeś i chociaż nic się nie stało, tobie wszystko przeszkadzało. Randki, klipsy, moda nowa, seks, muzyka metalowa. Mowa o tylko a odniesie, a uczcie się, a uczcie się. Nie ma dla mnie rady. Darmo przybyłem na dziadki. A ty ja też coś powiedzieć muszę, a apele twe komusze, a czerwone transparenty? Z tego to nikt nie był święty. Pomyśl, jak to zawsze całą przygadałeś z moją mamą. Jak się wtedy trzęsło i stało, jak się plotło się zrywało o pijaństwie, o kompotach. O, po prostu jak idiota. A ruszając siwym fejsem, przestrzegałeś nas przed ejsem. Zamiast czule dziewczyn,
końca. Nie masz mojego końca. Pod latarnią sobie zdałam, a ty, że się tam szlajałam. Posłuchałam się do złego, zamiast czytać Krzaszewskiego. Zamiast czule, ach, to deszcz, ta latarnia jak słoneczko. Ach, kiedyż mnie słonko zaświeci. Przybaczcie mi, moje dzieci. Nie żarło uczniów tobie. Teraz pociesz to. Co ty mówisz, co to znaczy? Może lepiej mu przebaczyć? Niechaj młode pokolenia, co o zemście ciągle marzą, udzielą mi przebaczenia lub na potępienie skażą. A co by się stało w chwili, gdybyśmy cię ożywili? Gdyby były takie czary, co byś zrobił z głosami? Ciebie bym zamienił w brówę, ciebie bym na wieczorówę. Wszystkim głowy bym wam zmył, gdybym żył. A mściłbym się, ile sił, gdybym żył. A mściłby się, ile sił, gdyby żył. Ożywić go nie możemy, więc przebaczyć spróbujemy. Czy może mi słonko zaświeci? Przebaczą mi moje dzieci. Tak, przebaczyć trzeba. I Belfer pójdzie do nieba? Lecz zanim pójdzie do nieba, pokutę mu zadać trzeba. Musisz wypełniać tę rolę, będziesz się uczył po szkole. A kiedy się tego dowiesz, gdzie jeszcze gnębią Belfrowie, będziesz przestrzegał kamratów przed zemstą. Zemstą za świat. Zrozumiałeś, profesorze? A teraz idź precz, nieboże. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię pobożnego człowieka... Dobrze, już uciekam. Dziękujemy. Thank you.
Thank you.
jest czerwony, grube, jak chodzi to aż miło. Niech zgadnę. Mikołaj? Koty należą do ssaków, papugi do ptaków. A śledzie? A śledzie należą oczywiście do zakątek. Co trzeba zrobić, żeby kiedy widzi się latającego słonia? Wtedy trzeba się obudzić. A kto przed Kopernikiem wiedział, że Ziemia jest okrągła? Wiedział, że tylko pijak. Dlaczego torcik nie może mieć dzieci? Ponieważ torcik ma rozszczepane jaja. A teraz uwaga, 22:00, uwaga, uwaga. Rozdanie świadectw i ogłoszenie wyników na najlepsze przebranie. Świadectwo dla pani Krystyny Pluty za udział w konkursie powszechnym wiedzy z wynikiem niedostatecznym. Gratulujemy. Nie stać się, ale...